sobie nasz reprezentant. Jest już zielone światło. Dawid Kubacki na progu. Spokojny lot, łapie tutaj teraz noszenie. Piękny skok, wylądowany telemarkiem. I ten charakterystyczny gest po udanej próbie Dawida Kubackiego. Zwycięzca z Predazzo, pierwszy jego sukces w zawodach Pucharu Świata. Wyraźnie po nim się odblokował. Leci tutaj aż na 144 metry. Tyle samo to Richard Freitag. Ale Niemiec odbijał się z 17 platformy startowej, a Polak o szczebel niżej z 16. Miał wiatry 30 metra na sekundę, a zatem można powiedzieć tutaj na tej wietrznej loterii szczęście. Szczęśliwy los wylosował Polak, no ale potrafił to umiejętnie wykorzystać. 142 metry Karla Geigera. To jest rezultat aktualnego lidera. Karl Geiger 0,6 metra na sekundę, a zatem miał dodanych za wiatr 8,5 punktu, 4,2 punktu będzie miał dodanych Dawid Kubacki. No i zobaczymy, będą tutaj niewielkie różnice. 144 metry, brawa dla Dawida Kubackiego i w które...